Nie wiedziałam, co zrobić ze swoim życiem, więc nie zrobiłam nic. I tak już 7 lat. To cytat. Nie można tego w skali 1:1 przełożyć na pani życie. Czy tak? Jest potrzebna kontrola, jest potrzebna większa wnikliwość i rzetelność w tej pracy. A nie laurka. Nie laurka. Mhm. Mam wrażenie, że media tutaj nasze lokalne za bardzo zaprzyjaźniły się z tą władzą tutejszą. Faktycznie w urzędach mamy do czynienia z ludźmi, którzy są maszynami i bezdusznymi istotami, które załatwiają tylko paragrafy i unikają precedensów? Nie. Na pewno nie tylko tak. Mhm. Rzeczywistość nie jest czarno-biała i ja też starałam się tak tej książki nie napisać, że każdy samorządowiec i urzędnik jest B i na pewno ma złe zamiary i jest złodziejem. W mojej pracy dziennikarskiej zdarzyłam się tyle razy z takimi nieszczęściami ludzkimi, nieszczęściami rodzin, spowodowane właśnie nieudolnością działania władzy samorządowej czy urzędników.